To jest ten moment, kiedy wpadam przy okazji po drodze na catering. Czy chcesz dać rzucić spotlight w inną stronę? W ostatnim miałem go trochę sporo. Dam najpierw Penelopie, a potem wrócimy do waszej dwójki. Okej. Okej, Penelopa. Ty z kolei jak docierasz do szkoły, to natychmiast dopada cię Aiden. Boże, no. Z włosami modnie postawionymi na żel. Ubrany smart casual. Ja mam taką, Jezu, nie fedorę, tylko porządną ton. Porządny ten kapelusz, tak wiesz. Staram się wyglądać cool jak zwykle. Tylko, jak lekki dork, ale... Aha. Ty widziałaś, co ona dzisiaj zrobił? Widziałaś, co on dzisiaj zrobił? A Sasquatch? Sasquatch! Tak, widziałam! Macham rękami. Czy mogłabyś wreszcie poprosić swojego ojca, żeby rozpoczął oficjalne dochodzenie w tej sprawie? No bo to nie może tak być, że jakiś piwniczniak rozwala nam stronę. No próbowałam, bo coś tam było, coś tam masz. Musiałem wyłączyć serwer, czy wiesz, ile kliknięć straciliśmy? Już wiem. Dyrektorka jest wściekła. Nie, stop, nie, że wściekła, stop, to nie, właśnie dyrektorka nie wie. Znaczy, czy chodzi o tą oficjalną część strony? Co? No, to siadło na oficjalnej części strony, że nawet ten dyrektorka zobaczyła, że kurde, na oficjalnej części, znaczy w tej oficjalnej części strony internetowej szkoły jest informacja o śmierci jednej z uczennic w postaci filmiku na YouTubie. No to słabo. No. No to dlaczego maczasz truskawkę w leku? Dlaczego nie? Wizujesz? Więc powtórzę pytanie, Penny. Czy twój ojciec zacznie wreszcie dochodzenie w tej sprawie, czy nie? Pytałam go, mówi, że niska skłodzowość czynu, da, ba, bla, bla, bla. Musimy się sami tym zająć. To jest nasza wewnętrzna sprawa. Patrzę na jego, więc spróbuję no, go. On wzdycha ciężko. Rius. Dobrze, jak chcesz się bawić sama w detektywa, to się baw, ale nie jesteś swoim ojcem, pamiętaj. I nagle ma takie... Patrzy nagle za ciebie i ma takie... O mój... Boże! Wszystko okej? Okay? Odwracasz się i widzisz wchodzącego do szkoły Jake'a. Jake to był? Czekaj, Jake to był? Postać Pela. Ba! Ja wiem. Dosłownie łapie się za serce. Tak. I zaczyna głośniej oddychać. Czekaj. Jest? Nie wiem. Ja chyba powiedział, że znika. Właśnie miałem wrażenie, że powiedział, że jest AFK na moment. A, no dobra. To zatrzymamy tą scenę w tym momencie i zobaczymy, co się wydarzy, jak wróci Fel. A w międzyczasie Taylor może też wpaść niemalże na ostatnią chwilę. No to wiesz, mleczko, to będzie się łatwiej ciągnąć. Hej, Caitlin. Coś mi ominęło? Co się dzieje? Cała szkoła wydaje się być jak nabuzowana. Dzień jak co, dzień. Nie ma co ci chodzi, jadłeś śniadanie, blado wyglądasz. Wyciągam kanapki. Herbatkę, kawkę? O Boże, jestem jak taka chodząca kawiarnia. Nie, jeszcze pi. No to wypij, to będzie ci łatwo wyciągnąć. Nie pomoże. Ja mama nie piję mleczka. Było trochę bardziej... Wyciągnąć ci? Było trochę większy ruch. Trochę policjantów. Dzięki. Plus spotkanie biznesowe z ojcem. Nieważne. Wow, dużo się wydarzyło od rana. Chcesz o tym pogadać? Uczu, zobacz! Tak nie... Opojnie, bez presji. Zobaczymy. O, dzwonek, dobra. Nie chcemy się spóźnić. Na zdrowie. Dobra. Na zdrowie. Mówię, zostajemy z dużo skandalu. A Afel wrócił, więc... Nie chce się to... Można, że tak powiem, powtórzyć co ewentualnie, co się dzieje, na jaką scenę wchodzi Jake.
Gesundheit. Dobra. Fel jest? No, jestem. Wrócił. Świetnie. Dobrze, to Aiden właśnie omal nie dostał zawału na widok twojego wejścia do szkoły. Oh, yeah. To jest tak. Znaczy, zauważył mnie, tak? Kurde. Tak. Ja tak. To jest mój rok. Tak sobie myślę, nie? Idąc takim przymulonym, machając rękoma na bok. Takie wejście prosto z takich, wiecie, jak z takich szkolnych. Dobra, w tym... Okej, okay, Aiden zastępuje ci drogę. Nie wiem, czy Penelopa cokolwiek z tym robi, ale Aiden idę, sobie zastępuje ci... Bo idę za nim. Aiden to kto? Czekaj. Fashion Police lokalne. A, okej, okay, Fashion Police. Pewnie przed mnie pochwalić. Dosłownie nabijasz się na jego wyciągnięty, wskazujący palec, którym dźgacie w pierś i mówi... Odwróć się, wróć do domu i wróć do szkoły, jak będziesz jakoś wyglądał. Siema, Aiden. Tak, takie robię, takie wstrząsam lekko ramionami. Sup. Ja będę w tym roku ten cool kid, nie? Sup. Jak leci? Widziałeś się w lustrze? W tym miesiącu. Przecesuję się. Ja też podchodzę, ale naprawdę, powiem, tutaj ta szkoła ma jednak pewne standardy, łypie na niego. W tym momencie obok was przechodzi PJ w spodniach z krokiem w kolanach, obwieszony złotymi łańcuchami i z czapeczką przewieszoną na czym daszkiem do tyłu. Łypiemy chyba razem znajdziemy. Z tym jego buszami z WhatsApp Kids. WhatsApp Fellow Kids. Dysko rolka lata 90, 30 lat później. Właśnie, bo ja przynajmniej robię, że tak vintage mam. Tak, rzucając porównanie, to nie jest tak, że moja postać jest głupia, nie? Ona po prostu lubi przemyśleć każdą sytuację, nie? Więc mają go za wolnego. W ogóle zero nawiązań do kogokolwiek, nie? Tak. A plus więc... mam mocny, dosłownie, aspekt postaci Pola na Dresdenie. Nie głupi, tylko wolny. Czy coś tam więc tak. W tym momencie, wiecie, ja tak patrzę. Trochę łupię na prawo. Stoją się, patrzą. Łupię na lewo. Stoją się, patrzą. Patrzę do przodu. Każą mi wypierdalać. Coś tu jest nie tak. Czy pomóc go usunąć? Więc w tym momencie robię to, co robię najlepiej. Czyli staję, patrzę na nich i nic nie robię i zaczynam się pocić. Więc w tym momencie, jak się tak zaczynam pocić, to rzucam na volatile. Poczują mojego aksa. Co to robi? A czekaj, to jest na... Brakowało mi sesjowania z tobą. Volatile to jest na dark, tak? Czekaj, to nie, jest to na volatile. Nie, volatile jest na volatile. A też mam jeden. Tak. Czekaj, to 2d6 i dodam sobie 1. 8, 9. A to nie, no to 7-9 to dajesz mi stringa na kogoś tam, a ta osoba daje mi kondycję dorzuconą w najlepszym możliwym sposób. Więc dokładnie to, co było mi potrzebne w tym momencie, nie? Tak. Więc ja tak się patrzę na Aidena. To taka nowa moda ze Stanów, nie? Tak. Kurde, jesteśmy w Stanach. W głowie. Aiden wzdycha bardzo powoli. Ja jestem jak ten murzyn z gifa, który się poci, nie? Tak. W tym momencie, tak spływa. Znaczy, jak wzdycha ciężko, to też lekko marszczy nos. W końcu mówi. Eee.
Hej, Pens, jeśli on spóźni się na lekcję, to mogą go zawiesić, nie? No. Może tak by było lepiej, bo nie musielibyśmy go oglądać. To mam go przytrzymać? Ja nie chciałbym być zawieszony, dog. Tak wyciągam rękę z takim z piąstką, nie? Cool? Jesteśmy cool, nie? Nie, nie, absolutnie nic w tobie nie jest cool. I to jest kondycja, którą dostajesz. Ale nic we mnie nie jest cool, czekaj, ja się dopiszę, nie? Nic we mnie nie jest cool. Dobra. Absolutnie uncool. A właśnie mogę coś? Bo jeśli chodzi o cool, tak? Go, bo widzisz, jak bardzo osobowość mi przeszkadza. Arturku. To jest to co słychać, to jest wewnętrzny krzyk mojego zmysłu młody. Dobra, to ja tak... Kurwa. Znowu zjebałem, ale się nie poddam. W sensie to tak później, ale teraz mam takie... I taki spocony czujesz, tak ten, tak mówię... Dobra, muszę iść do klasy. Nie, siema, nara. Dog. Dog oczywiście wymieniona przez D-A-W-G, nie? Tak. No, tak. Tata! Nie, tata jest zajęty. Tata jest zajęty. Dokładnie. Usłyszałem na MTV wczoraj, jak mówią, ten to jest ogólnie taka moda z MTV, tylko leciał odcinek z lat 80. Więc znowu nie wyszło. Ale on tak zupełnie serio, nie? Tak śmieję, tak kurde. No, tak. Zrozumiałe. A co tam robią Taylor i Katrin? Ja wróciłem, że... Schowanie za szopkami? Że... Rysia, nie umieraj. Że cała szkoła jest jakaś nawuzowana. Że rzuciłem, że zaoferowała mi kawę, że jestem trochę blady, no ja tak, no, trochę było więcej ruchu, policja, plus spotkanie z ojcem. I w sumie mogłem tak pokazać, że tak właśnie wychylam się za rogu, jak już też nie chciałem sięgnąć tematu, że zaraz będzie dzwonek, że właśnie widzimy z Katerin tą scenę. I tylko Boże, dlatego, czy my widzimy, jak ta kałuża się robi dookoła Jake'a? Tak, sorry. Och, myślałam, że będę musiała po południu mu to dać, ja wyciągam tą koszulkę i lecę w tamtą stronę. O, wszystko pod ręką, nie? A kurwa. To ogólnie to już nie pierwszy raz, jak Jake jest w takiej sytuacji. Wyobrażam sobie, każdy początek roku tak wygląda, Jake wchodzi w innym stylu modowym. Tak, przy okazji koszulka ma tą zaletę, że jest zupełnie neutralna i nie totalnym blamarzem. Tak, jest wyprana, to jest bardzo ważne. Dzięki, Katrin. Ja tak obijam i tak bardzo staram się nie dotknąć cię tą koszulką i prowadzę cię do łazienki. Słuchaj, Jake, ja zagadam profesora, a ty bardzo szybko się przebierzesz. Dasz radę. Dzięki, jesteś the best. Dog. O Jezu. Ty też! I przybijam ci tego żółwika. O oh, yeah! Fuck, mam po prostu o to, żeby tam wbić, że... Dotknąłem dziewczyny. Nie. Dziewczyny. Fuck. Ciebie się tak... Ja tak prostu... wchodzę, tak patrząc... O nie. Wchodzę, tak patrząc tą piosenkę, jak wchodzi do tej toalety się przebrać. Nie dotknąłem dziewczyny, dotknąłem człowieka. Pewna część mego była taka, że chcę jakoś wbić do tej sceny, ale to by było chyba aż za bardzo przegięcie, że dobra, to mogę mu pomóc się przebrać, to będzie szybciej. Nie, to będzie trochę... Stwierdziłem, że nie. To myślę, że... Że bardziej był taki... Taki wydech, jak zobaczył Jake'a, po czym takie znowu dreszcz po plecach w związku z tym... Masz ten zwierzęcy magnetyzm. Z poranną rozmową z ojcem. To jest
perfekcyjne oddanie, że każda potwora znajdzie amatora, nie? No, no, no. Wiesz, teoretycznie mortal jest towarem pożądanym. No tak. Tak. Dobra, też tam przebieram szybko, robię swój włosy, jakieś tam ogarniam tak jak były wcześniej, nie? Mówię, kurde, kiedyś będę tak cool jak Aiden, nie? I wyobraź się stasę 11 z tego z VR przed komputerem. Nie ten Aiden. I przebieram się i do tego, i do klasy. Powoli ci chcę, nie? Czyli najpierw wchodzi zapach, potem wchodzi Jake. Jezu, jak ten paskudny staro? Tak, on, jak on się spocił, to teraz będzie chwilę go czuć. To jest dosłownie na zasadzie, czy to śmierdzi, czy jest okej? Okay? Sam no nie dobra. Wiem. Jest, nie? Tak. Tak czy siak macie teraz dobrą matmę. Więc Katerin zagaduje panią profesor prawdopodobnie zarzucając ją setką pytań o jakieś tam konkretne rzeczy z pracy domowej, wakacyjnej. Tak, ja mogę z siebie robić debila, żeby kogoś ochraniać, więc, bo ja tego nie rozumiem, proszę mnie to wytłumaczyć, ale to, co tam, nie wiem, całki się robi. Nie no, to wiesz, Kati, to rozwiązanie jest zupełnie w porządku, ale jeżeli, i tak dzisiaj na lekcji my omówimy protokołowe, więc jeżeli masz z tym problem, to chętnie wrócimy do tego, będziesz mogła jeszcze raz rozwiązać się przy tablicy. W tym momencie każdy ci próbuje pomóc. Oczywiście, że próbuje pomóc. Każdy nauczyciel uważa, że właściwym sposobem na lepsze nauczenie się jest rozwiązanie jeszcze zadania raz z pomocą wszystkich w szkole ten. W klasie, tak. Nie? Zupełnie nie oceniających oczywiście tego, jaki głupi jesteś. Te. Ja mam taki bardzo szeroki uśmiech, ale już bardzo widać, że jest wymuszony tak. Jak się odwracasz. Ty chcesz rzucić kipiurkul w tym momencie? Mogę, no. Jak się odwracasz w stronę klasy, gdzieś tam zerkasz, nie, to widzisz, jak Jake się tam patrzy z takim wyrazem seryjnego mordercy, nie? Jake, ty to dopiero w tym momencie się przemykasz do swojej ławki, żeby pani profesor nie zauważył, że jesteś chwilę spóźniony. Ja już myślałem, że siedziałem chwilę, no to widzisz, jak idzie taki larz z tyłu. Zupełnie cichce, nie? Czyli wszyscy widzą i wszyscy słyszą. Dobra, to ja, dobra, tak, kibirkul, czyli że próbuję... pewnie rozwiązywanie przy tablicy, to jest to, co uwielbiam. Pierwszy dzień szkoły? To jest pierwszy dzień szkoły, czy nie? No, pierwsze oficjalne lekcje. Aha, racja, 2 września. Dobra, czyli Colt, tak? Mhm. Dobra. Te makra działają? Aha. Być może. O, działają. No, proszę. Ha. Tak, kłam całe wakacje, ale udaję debila. Okej. Okay. Możesz, ponieważ masz 10 plus, możesz zadać mi jedno pytanie na temat sytuacji i będziesz miała plus 1 do działania. Dobra, chciałam obstawiać pomoc Jake'owi, a jeszcze mam taki ruch, że when you help someone resolve a condition, gain string. Aha. I kombinuję, jak to połączyć ze sobą, żeby rozwiązać stringa, że Jake nie jest aż takim debilem. W sensie, bo masz jakąś kondycję... Znaczy, ty pamiętaj, że Jake'a już trochę znasz, to nie jest tak, że się widzicie pierwszy ten, nie? No. Tak, tak. Jake ma w tej chwili kondycję... Nawet kilka, nie wiem, ponieważ śmierdzisz? Nie wpisuję na karcie. Jake ma kondycję, nic we mnie nie jest cool i to tyle. I jeszcze śmierdzi.
I mam kondycję śmierdzie od Jake'a Logan. No w tej chwili nie ma kondycji, że jest głupi. No, znaczy on ogólnie ma ocenę zakładam ma całkiem okej, okay, nawet w kierunku dobrych, bo jest po prostu, on po prostu wolno myśli. Znaczy chodziło mi o opinię innych, nie? A, no to tak. Ale to Bruch konkretnie mówi o kondycjach, w tym momencie nie ma takiej kondycji, bo w grze jeszcze nie wyszedł moment, żeby sobie na nią zapracował. Znaczy dobra, jest, że jest totalnie nie awesome, tak? Tak, nie zwim, nie jest cool. Okej. A ja wiem, że wcale nie jest takim debilem, więc w sumie mogę jakoś obrócić tą sytuację, żeby go zaangażować w rozwiązywanie tego równania, żeby on pokazał, że jest całkiem cool. O Jezu. To ma sens? Chyba ma, nie? Ona robi tego mema z tą blondynką, która prowadzi o takie równania matematyczne. Jak to rozwiązać, żeby poszło tak, a tutaj ten. No tak, jak manipulować Jake'a, żeby pokazał, że jest cool, ale tak, żeby się nie odezwał przypadkiem. I social drifting, nie? Znaczy, możesz konkretnie zadać mi jakieś pytanie, więc czy twoim pytaniem jest jak... jak doprowadzić do takiej sytuacji? Tak, jak przed całą klasą, no jeśli to by się dało teraz, bo kiedy jestem w centrum, akurat pani mnie wywołała do tablicy i w ogóle, jak spróbować zaangażować Jake'a, żeby rozwiązać mu kondycję, że jest on cool. Żeby pokazać, że jednak, no, daje radę. Myślisz, że rozwiązanie zadania na tablicy pomoże w tym, że uważają, że ubiera się jak kurde kloszard? No bo jest cool. Właśnie mam moja odpowiedź jest taka. Tej konkretnej sytuacji, tą konkretną sytuację bardzo ciężko będzie ci zespinować na korzyść Jake'a. To ogólnie ja bym to widział ze strony Jake'a tak, że to, żeby to rozwiązać, to musiało być coś socjalnego, jakaś impreza, coś cokolwiek w tym stylu. To nie chodzi o naukę. Znaczy, no, ale jeśli teraz bym zrobił sobie opinię, że jesteś cool, ale to u tych nerdów byś zrobił, więc w sensie połowa klasy by pomyślała, ha, on jest całkiem spoko. Ja tam mogę... Jake może wyjść do tablicy, ale Jake nie gwarantuje ci sukcesu. Twoje plany to jedno, Jake to drugie. Tak. Nie, znaczy moja szczera odpowiedź jako MC jest, że tą konkretną sytuację bardzo ciężko zespinować w kierunku, który chcesz. I miałabyś dużo większe szanse, gdybyś... Tak naprawdę clue problemu Jake'a w tym momencie to jest sposób, w jaki się ubiera. W związku z tym znalezienie mu... Ale właśnie dostał koszulkę taką fajną. No... Mike nie zmienia... podobny, nie fajny. Ale nie zmienia to, że jutro znowu może przyjść ubrany jak... Jacek. Jak mi się naoglądał Top Gana. Jake dostał Boże. Zwykły biały t-shirt, bo na plus 20. Tak. Więc... Ej, Maverick was cool. Powiem tak, jeżeli... znaczy, rozwiązania są dwa. Albo Katherine może sam, tak jak ja to widzę, albo Katherine może sama pomóc mu rozwiązać jego problem modowy, albo znaleźć kogoś, kto pomoże rozwiązać problem modowy Jake'a. Dobra, ale w sumie co to ma do równania z matematyki? Nic. Bezpośrednio nic, ale powiem w ten sposób. To jest insight, który ogólnie rzecz biorąc jesteś zmuszona do rozwiązania tego przy tablicy, ale zachowałaś tyle spokoju, że tak naprawdę nigdy nie miałaś problemu z tą rzeczą, więc rozwiązujesz zupełnie mechanicznie i bezmyślnie, a jednocześnie się intensywnie zastanawiasz, jak rozwiązać ten problem z Jake'em. Słuchaj, chodź.
Okej, okay, spoko. Dobra, to jak będę starała się mu pomóc, będę miała plus jeden do tego tak. problemu budowego. Tak, okay. Jeżeli będziesz się starała wykonywać akcję, żeby albo bezpośrednio rozwiązać problem budowy Jake'a, albo znaleźć mu kogoś, kto rozwiąże ten problem, to znaczy nauczy go, jak się ubierać, to masz plus jeden do akcji w tym kierunku. Wiecie, że to jest dokładnie to, kto oglądał, to nie jest kolejna komedia dla kretynów. Tam była taka akcja, że zdjęli okulary i zdjęła ogrodniczki, że była super laurem. A to wszędzie. To jest akurat dość standardowy żart. No właśnie śmiali się z tego, nie? Znaczy, Jake jeszcze będzie top model, top model. To jest jeden z tych Dead Horse tropów, które już zostały nie tylko 1000 razy użyte wprost, ale 1000 razy subwertowane i 1000 razy wyśmiane, więc... Teraz już po prostu jedynie co można dla tego tropa zrobić, to zaprowadzić za stodołę i strzelić w łeb. Proszę, nie będziemy tego robić z Jake'iem. Może być bardziej cool. Ej, wtedy cała szkoła była nie mówiła. Abigail. No właśnie, dokładnie o tym myślę. Ja też. Okej, okay. Jak każdy z was sobie radzi z matematyką ogólnie? Jak sobie poradziliście z wakacyjną pracą domową? Katarin, już wiemy, że nie miała raczej większych problemów. No bez większych problemów, ojciec ode mnie dużo wymaga. B plus. Rick jest całkiem dobry z matematyki. Okej, okay. Taylor, ponieważ ty nie, dosłownie w tym momencie zmieniłeś dopiero szkoły i w związku z tym nie miałeś tych samych zadań. Szczerze nie wiem, jaką tu odpowiedź dać. Tak, to zamiast tego nauczycielka też ciebie ciągnie trochę do tablicy, żebyś pokazał swój poziom. Czy w tej szkole, w której się uczyłeś wcześniej, uczą równie dobrze? Tak, oczywiście już... Staram się do działania. Więc po pierwsze, Taylor, jak się czujesz z tym, powiedzmy, kolejnym pressure pointem, że tak powiem, nałożonym na ciebie, a po drugie, jak sobie rzeczywiście radzisz przy tablicy? Znam się, co by było tutaj ciekawą odpowiedzią. Powiedzmy, że miałem chwilę oddechu. To bym powiedział, że wiadomo, nie jest to ten poziom najwyższy i tam robi kilka, powiedzmy, może nie dużych błędów, ale mimo wszystko błędów, ale to bardziej wynika z roztrzepania. Mhm. Z poziom ogólnej nerwowości, którą emanuje. Mhm. Ale ogólnie rzecz biorąc, o ile... Jaką oni tam skalę mają ocen? Właśnie coś właśnie w stylu B, C. Gdzie to są... F to fail. No tak, tak, tak. To ja bym oceniał, że w tym wypadku to robi tak trochę na... Tak, łapiąc się tak na B. Tak. Powiedziałbym, że trochę tam zna matmy, bo jednak mimo wszystko musi znać wartość pieniądza i trzeba też pieniądze umieć liczyć. I to chociażby z tego. Więc powiedziałbym tak, średnio, na pewno nie jest na poziomie tych geniuszy matematycznych, jest, że jak tak powiem, poniżej tego. Nie wiem, no chyba, że jakąś ciekawszą opcję się kręci w głowie. Ja po prostu rzuciłem to, co mi przyszło do głowy najpierw. Mhm.
Dobra, to nauczycielka natomiast... mówi, musisz się bardziej skupić na dochodzeniu do właściwego rozwiązania, młody człowieku, bo widzę, że podstawy rozumiesz, ale jeżeli chodzi o dojście do wyniku, to nie bardzo. Tak, ale... Rozumiem, zapamiętam. Arturku, nie zabieraj treścią słuchawek. Dobra, poczekajcie sekundkę. Mhm. Muszę wykonać pewną operację. To stare słuchawki mu dać? Nie. Przywitajcie się z Arturkiem. Buenos dias. Dzień dobry. Co zrobiłeś, Paweł? Założyłem mu słuchawki na głowę. Cześć, Artur. Czekaj, to w Holandii też się witają, mówiąc moin, tak? I teraz się boję, co bym tam mówią. Jo. Ja się 100% z tą zgadzam, młody człowieku. Witaj. Wróciłem. Ja tylko rzuciłem Buenos Dias. Kogo słyszałeś, Arturku? Jakoś miał minę, jak... I szukał, gdzie są ci ludzie, których słyszał. A rozglądał się? To zastanawiam się, czy teraz tego właśnie nie robi. Co, Arturku? Gaslightowanie swojego pokazuje dziecka. Pokazuje nade mną, że po to pewnie... Wygląda trochę bambuzel, szczerze mówiąc. Bambuzel. No dobrze, jak... w sumie, czy chcę... Znaczy powiem tak, jeżeli to jest kolejny punkt stresu, dobrze. Mogę rzucić jeszcze raz na Keep Your Cool. Nie, bardziej się zastanawiałem nad czymś innym, ale... Ach, kurde. NPC. Okej. Czujesz, że poszło ci dużo lepiej niż nauczycielka gives you credit for. Mhm. No ale faktem jest, że sam powiedziałeś, że zrobiłeś jakiś głupi błąd, przez co ostatecznie wynik ci nie wyszedł. Tak. W związku z tym nauczycielka w końcu stwierdza, dobrze by było, gdyby ktoś może w weekend przerobił z tobą te zadania. Przez chwilę się rozgląda. Aaron prawdopodobnie ma treningi. Ktoś się zgłasza na ochotnika, tak przeciągle patrzy po klasie. I mój ja wzrok... Chętnie. A. Tak, nie wiem, czy zauważyłem, czy nie, natomiast powiem, że faktycznie jego oczy... Nawet jeżeli nie wie, jak faktycznie poziom ma Jake, to oczy Taylora poszły w stronę Jake'a. Nauczycielka odpowiada, Kati, obawiam się, że jeżeli miałaś problemy z zadaniem, o którym rozmawiałyśmy, to nie jesteś najlepszym wyborem. Uff. Pani radna. Mamy pójść do tablicy to rozwiązać, tak? Nie. Nauczycielka pyta, kto w weekend byłby skłonny usiąść z Taylorem i przejrzeć zadania, które wy dostaliście jako pracę domową, on siłą rzeczy nie dostał, bo jeszcze nie chodził do waszej klasy. W zeszłym semestrze. Tak jest, to moja szansa, żeby pracować nad sobą. Ja mogę, mam wolny weekend. Niestety Jake też podniósł rękę w tym momencie, więc wiecie, przepraszam. W sumie nauczycielka się chwilę zastanawia. Miałam nadzieję, że może Percy ci pomoże.
Percy jest w Ministerstwie Magii, jest zajęty. Ktokolwiek siedzi najbliżej Percy i słyszy jakiś mumble? Ale nie, jeżeli Jake masz wolny weekend, to tak, dobrze byłoby, gdybyście popracowali nad tym razem. Będzie fajnie. No dobra, reszta lekcji kręci się wokół torturowania pozostałych uczniów zadaniami. O, z kilkoma uwagami do PJ-a, żeby kuźwa podciągnął te spodnie. Sup, fellow kids. Nie mogę, ja widzę dosłownie taki 40-latek. Udający. Mam prawo, to zrobić, że to taki 40-latek udający nastolatka. Ty wszyscy o tym wiedzą. Jest. Nie. Okej. No dobrze, mija kilka kolejnych lekcji. I dochodzi pora lunchu. Penelopa, czujesz bardzo silną presję, żeby zrobić coś w kierunku swojego dochodzenia, więc jak zamierzasz do tego podejść? Nie wiem, przepytać kogoś? Nie wiem, próbuję przepytać? Nie! Zastanawiałem się, czemu mnie głaszcze po nodze. Bo trzymał w ręku czekoladę i ma całą rękę w czekoladzie. Aha. Czyli teraz ergo twoja noga jest w czekoladzie? Teraz moja noga też jest w czekoladzie, tak. Masz fajną maseczkę, to zostaw, nie spłukuj. Ale to nas niestety to w spodnie wcierał, a nie w nogę. Przy Artówku mama. A zabierz mu tą czekoladę. Oj. Chodź, idziemy umyć ręce. Ja, no, bo masz cały czas czekoladowe, tak? Tak? Dobrze, Penelope, w tym czasie wymyśl, kurde, co zamierzasz zrobić, bo sama sobie wymyślałaś, że chcesz być wielkim detektywem, więc teraz wymyśl, jak być wielkim detektywem. Muszę dziwnie na krześle wydawać mądro. Wypytuję... Edu. Ja podejrzewam... Właśnie, kogo podejrzewasz o bycie Sasquatchem? Pierwsza trójka. Czy ktoś, powiesz, czy ktoś z waszej klasy? Chyba tak. Tam osoba nikogo innego za bardzo nie znam. Nie mam, nie oglądaliście, nie? Wielki detektyw. Za taką klasę. Więc do tego sprowadzimy moje podejrzenia. Ja mam rozminę. Wiem. Nie, no wszystkim mogę naszego tego, bo mi śmierdzi. Mówisz, że Sasquatch ci śmierdzi? Odpójka, tak. Ale to nie jest tak, że ten Sasquatch jest jakimś super uber hakerem, a ja po prostu siedzę i śmierdzę. Tak. Tak? Okej, okay, ja... to tego co, typu co? Detektyw. Nikt nie powiedział, że jest dobrym detektywem. Tylko tak? Czego to sobie, nie a, Hal, maluszek chce, żeby mu umyć ząbki. Ale to, nie muszę nie powiedzieć, że to śledztwo się perfekcyjnie zaczyna. Najpierw grono podejrzanych zostało sprowadzone do klasy. Tak. Potem no w sumie on śmierdzi, więc to może być on. Mamy typowego nerda. Ale w sumie trafiła Sasquatcha jeden do jednego, jakby nie patrzeć. Ząbki miniemy. Znaczy, to też nie jest cool. Cool w ogóle komputer w takim lesie? 100% celność chwilowo. No, myjemy ząbki. Czekaj, postać Rysi to... też taka nie cool, nie? A właśnie ona też, bo to jest taka... No właśnie? Kurczę, siedzi z reniferami, bardzo miejscowa. Nie, jestem cicha i spokojna, to raczej nie cool. No właśnie, tym bardziej! To zawsze ci, którzy, wiesz, najmniej podejrzewasz. Są ze skłaczami, tak? Że cicha woda w rzekwie. Nowy to nie, bo jest nowy. A tam też, że to są dawno. Jezu, kogo jeszcze mamy? Bo nie mam na razie dostępu. Kogo jeszcze mamy w klasie, w biciu? Okej.
Jake Logan, also known as PJ Dog, czyli generujący dużo sumów youtuber, tiktoker, influencer. Nie, nie ten typ, stanowczo nie ten typ, co by to robił. Mhm. Dalej. Aaron. Afroamerykanin, żydowskiego pochodzenia, dwumetrowy olbrzym koszykarz, ogólnie szanowany w szkole, ponieważ jest dobry we wszystkim, i w sporcie, i w nauce. Jest najlepszy, najlepszy we wszystkim. Tak, tak. I nauczyciele regularnie stawiają go jako wzór do naśladowania. Nie, też taki film nie. Jeszcze? Sara. Czyli opisana jest jako szkolna alfabicza, chociaż nie sądzę, żeby Penelope tak ją postrzegała. Czyli nie blond włosy, błękitne oczy. Zawsze zdaje się mieć kaść, mimo że nie pochodzi z bogatej rodziny. Piękna i z tendencjami do owijania sobie ludzi w palca. Może odrobinka, ale raczej nie. Mhm. Dalej. Ashton. Kolejny cel wojny Aidena, ponieważ wybierać jak postać z japońskiego RPGa. Okej, okay, on jest bardzo dziwny. On może takie jeszcze robić. Tak. Do tego twierdzi, że ma tajemnicze moce. W każdym tygodniu są to trochę inne tajemnicze moce. Tak, stanowczo, sus. Dalej. Laura, czyli siostra Katrin. Wszyscy uważają ją za kretynkę, ponieważ jest w tej samej klasie, co jej 2 lata młodsza siostra. Przynajmniej takie jest aktualne to, co chodzi po szkole. Do tego znana z imprezowania. Za durna. Mike. Niezbyt bystry sportowiec szkolny, który normalnie jest powolny i clumsy, ale jak wskoczy na narty, to robi się absolutnym bodziem i nadzieją Ameryki na kolejne medale w zimowych igrzyskach. Nie tylko narty. On też cokolwiek nie dotknął. Po prostu sportowiec. Okej. Okay. Dalej. Twój szef, czyli Aiden. Nie, to było zbyt klisze. Dobrze. A tak, takie tutaj rozury. Persea, jedna dziewczyna, o której nie wiesz kompletnie nic. A ponieważ poza tym, że mi matki ścisłe, to w zasadzie nigdy z nikim nie gada i od 2 lat trzyma się kompletnie na uboczu i jak nawet coś próbuje z nią zagadać, to najwyżej coś tam mambluje pod nosem. No bo ją też podejrzewam, ale tak trochę niżej, bo inni się mi bardziej wydają. Abigail jest martwa, w związku z tym prawdopodobnie dzisiaj nie zrobiła haka. Ale nie można wykluczyć. Tak. I prawdopodobnie są jeszcze jakieś NPC-owe postacie, które będę musiał dołożyć w miarę potrzeb. No to mówię, jak uznaję zakładca, aby zrobić sus. Tak. Kto jest najbardziej sus, twoim zdaniem? Ta Aurelifera. Teraz mam. Bo taka ten, natura, rura. No i Sasquatch. Też coś tam słyszałam, że tam może mogła słyszeć, że coś może tam wykupują i tak dalej, że... A czekaj, o co z ludzi podejrzewasz? O to, kto jest tym Sasquatchem, hakerem? Tak. Tak, ogólnie Sasquatch Hacker jest znany z tego, że bardzo... Znaczy jest hakerem, to znaczy bardzo walczy z rozbudowywaniem tej bardziej rozrywkowo-hotelowej części miasteczka. A to w sumie pasuje, bo mam to gospodarstwo agroturystyczne. No. O.
Więc to musi być ktoś, kto po pierwsze niekoniecznie chce, żeby dalej tereny wokół miasteczka były rozsprzedawane pod wielkie inwestycje. Po drugie, ktoś, kto jako tako zna się na komputerach. No. Znaczy postać się mówi i tak dalej, bo wiesz, też niektórzy mogą nie wydawać się, że ten. Tak. No ja się na pewno nie wydaje, że się znam na komputerach. No ale wiesz... A tak uważam za poznawana. To właśnie Sasquatch i weźmy właśnie jeszcze tego... Okej, czy zamierzasz przeprowadzić jakieś dochodzenie pod tytułem porozmawianie z nimi albo coś takiego? Tak, tak, tak. Dobra, super. To skoro macie dłuższą przerwę lunchową, to kogo dopadasz na przesłuchanie? Może to postać Rysi? Okej. No dobrze, to... Nie, a czy mogę posłużyć mojego uchu najpierw, że po prostu dookoła nie konfrontuję od razu jej przecież? Muszę znać jakieś dowody najpierw, nie? Chcę użyć mojego uchu, żeby spróbować... Możesz też to zrobić na właśnie w stylu bardzo Agaty Christie, to znaczy po prostu rozmawianie z ludźmi, żeby wyciągnąć ich mroczne sekrety. Nie! No, nie, to też byłem jako ruch, czy bo ja właśnie mam ten mój ruch na... wykopywanie brudu? A, bo możesz po prostu zacząć się rozglądać za... Ale za to, że ja tak bym rzucił, że ruch musi z czegoś wynikać mimo wszystko. No to właśnie mówię, to z tego wynika, że zaczynam po prostu się rozglądać. Wypytywać. Dookoła, o te osoby. To znaczy, okej, okay, pytasz ludzi w szkole, znajomych z klasy, ogólnie... Tak, o wrażenie, o tego, jak bardzo uznają, właściwie tych, co uważam, że bardziej ten. Dobra, bo ja nie czaję, na temat czego jest to dochodzenie? No, kto jest pieprzonym hakerem? Okej, to rzuć Gaze into the Abyss. Czy możesz za mnie rzucić, bo nie jestem przy kompie? Tak, oczywiście. Ale pytasz się ludzi, czy są hakerem, czy umieją w komputerze? Nie, zawsze próbuję... Jezu Chryste, Panie. Mogę ci trochę pomóc, że myślę, że na przykład Anglem, które Penelope mogłaby zacząć cisnąć, to jest, kto jest tak naprawdę, kto się dobrze zna na komputerach. Tak, albo na tego typu, albo też, nie, bardziej też idę na przykład o stronę też właśnie takie anarchistyczne, ten pytam. Ja udaję zainteresowaną, sama. Że wiesz, przyrodą i tak dalej, się pytam o okej, ale tak czy siak ten ruch jest, że musisz skierować go w kierunku konkretnej osoby. No to mówię, przeciwko postaci Resi próbuję, ogólny dyrt też znaleźć. Okej, okay. Spoko. Już rzucam, to będzie rzut z dorkiem. I z modyfikatorem. Czy się dobrze wszystko dodało? Tak. Okej. No dobrze. Już patrzę, jaki to ma efekt mechanicznie. Okej. Chwila, muszę się zastanowić, jak to rozwiązać mechanicznie. Znaczy, jak to rozwiązać. Nie tyle mechanicznie, co fabularnie. Okej, to jest Gaze into the Abyss. 7-9 oznacza Confusing and Alarming. Czyli musisz się dowiedzieć czegoś dziwnego i alarmującego na temat Katherine. Co, chcesz się przebrać w piżamkę?
Nie? Dobra, po pierwsze, na 7-9 nadal dostajesz swoją odpowiedź, więc jak rozmawiasz z, zwłaszcza tam powiedzmy w kółku informatycznym i tak dalej, a to dostajesz dość spójne informacje na temat tego, że Katherine raczej nie jest za dobra w komputery i wydaje się, że znaczy, że na informatyce nie radzi sobie za dobrze. Kilka razy prosiła o pomoc inne osoby ze szkoły. Mhm. I nie wygląda ci na osobę, która nie wygląda ci na osobę, która mogłaby ukrywać na tyle zaawansowane umiejętności, żeby hakować szkolny serwer. Okej. Ale jednocześnie, jak zaczynasz konkretnie o nią wypytywać, a w szczególności, znaczy, masz wrażenie, że czujesz jakiś dziwny zapach. I nie, nie jest to wyjątkowo Jake. I w trakcie lunchu przez moment masz wrażenie, jakby jakby to opisać. Wyobraź sobie, jak w mediach wizualnych najróżniejsze, czy to kreskówki, czy filmy, czasami przedstawiają super silny zmysł węchu. Na zasadzie takiej, że dla kogoś, kto ma tak silny zmysł węchu, to są niemalże linie w powietrzu łączące twój nos z jakąś osobą, nie? Więc przez moment masz dosłownie wizualne takie wrażenie, że coś łączy cię z Katherine i coś w tym zapachu jest bardzo nie tak, ale nie jesteś w stanie powiedzieć co. Poza tym, że przez moment coś w twoim wnętrzu mówi, że ona nie jest w tym miejscu, w którym powinna być. Okej, no to ja. Mam wrażenie, całkowicie mija i znika. Okej. Paweł, trzeba uszyć małego chyba. Tak, za chwilę. Matuchu, co ty włączyłeś do oglądania? Co włączył? A Pacific Rim z jakiegoś powodu, no bo klika. Dobrze, czy mogłabyś go przebrać w piżamkę? Przebrać, Artuchu, przebrałem się w piżamkę. Możesz, czy będzie łatwiej jak ty to. A Jezus Maria. Ja wiem, Hal, że ty w tej chwili jesteś zajęta wszystkim innym, tylko nie dzieckiem. O Jezu, no zajmowałam się też nim dość długo, cały dzień też, Ciubek. Dobrze. Chodzi, ja byłam na długim spacerku i w ogóle. Dobrze, dobrze. Chociaż pomóż zmienić mu pieluchę. Oczywiście. Baja! Ale dobrze, Arturku, żeby była baja, to najpierw musimy zmienić pieluchę. Tak. Ucieka. Ta. Jakbyś mi zostało, to właśnie ucieka przed tatą. Co, gdzie chcesz iść? Na dwór teraz chcesz iść? Chcesz iść na patio? Nie? To co chcesz? Chodź. Chodź, Arturku, będziemy zmieniać pieluszkę. Dobra, potrzebuję przynajmniej 5 minut przerwy, wybaczcie. Bo to chwilę zajmie. Też tak reaguję, jak mi chcą zmieniać pieluchy. Może zrobimy od razu 15 z usypianiem. No, bo ja muszę akurat wyciągnąć kurczaka z piekarnika, bo się w tym piwie zrobiłem głodny, akurat miałem jakieś łódkę. A to co, to do półdania, potem zobaczymy?
Znaczy ja nie mam myśleć o takiej dłuższej przerwie, znaczy zobaczymy, bo po dłuższej przerwie muszę okazać, że jednak... Tak, że Dracia usnęła razem z Arturkiem. No, tak właśnie bym obstawił. Jak możesz? Dobra, idę mojego kuraka. Znaczy nie wyrzut, tylko no stwierdzenie... Faktu? Prawdopodobne jego rozwoju sytuacji. Ja dokładnie z takim tym powiedziałem to. Dobra, przerwa to przerwa.